Królestwie wspomnień na tle gór stał człowiek i przypominał swoje młodzieńcze życie. Jawiło mu się ono jako przygoda. Oglądał w wyobraźni swoje wspomnienia, gdy nagle gdzieś z wysoka, jak z wodospadu, zaczęła lecieć na niego woda. – Co to? Skąd ta woda tu się wzięła? – zapytał w ciszy swojego umysłu – ale brak było odpowiedzi. W jednej chwili przemógł do suchej nitki. Wyskoczył z pod tej wody siłą impetu, ale gdy spojrzał w górę, to brak było czegokolwiek, ani jednej kropli wody. Jestem mokry, a tu brak wody dziwne powiedział sam do siebie i dalej wspominał swoje życie. Udało się, usłyszał po chwili. Przestają na niego lać wodę. On myśli, że jest w rzeczywistości, a przebywa w piekle, powiedział diabeł. Co to opowiadasz? Zadajesz życiu kłam. On udaje, że jest w piekle, a jest w niebie. Ktoś musi udawać, by pokazać, jak tu jest, bo ci, którzy w nim są, mają prawo być bez chęci mówienia o nim. Powiedział ten drugi. Ubiera się na czarno. To jest piekle, powiedział diabeł. Wiesz, on ciągle się cieszy. Raduje z życia. Powtarza, że największą radość sprawia mu życie i mówi, że to dobry powód, żeby dożyć do końca. Co ty od niego chcesz? Coś się tak do niego przyczepił? Zapytał ten drugi. Jak to co? Ma taką wspaniałą żonę, a ja jestem bez niej, zazdroszczę mu, powiedział diabeł. Dziadka ma też wspaniałego, a ja się z tego cieszę, mówi, że jest dziadka ja, tak rozumieją boliwijczycy, powiedział ten drugi. To w końcu ci powiem, dlaczego lałem na niego wodę. Chcę się dowiedzieć, jaką to robi, że traktuje każde przeżycie czegoś mocno jako kwestię danej chwili i mówi, że to jest najlepsze w życiu, powiedział diabeł. Mówiłem ci, że żyje w niebie na ziemi, powiedział ten drugi. Dobrze, już dobrze. Posłuchamy, co teraz mówi. I obaj nastawili uszu. Gdy grałem dużo godzin danego dnia w kapeli to czasami nawet się spociłem z emocji i wtedy też miałem wrażenie że ktoś mnie wodą oblał powiedział człowiek Czy ty słyszysz wszystko sobie umie wyjaśnić tak by było zawsze dobrze powiedział zdenerwowany diabeł Tak to prawda jest w niebie bo tam tak jest powiedział ten drugi Przydałby się taki w piekle, bo ma prawo być w nim ciężko. Wczoraj kazano mi wskoczyć do gorącego gara ze smołą. Oj, piekło, piekło, powiedział diabeł. Hm, pewnie było ci ciężko. Zobacz, zobacz. On teraz przypomina swoją kochającą rodzinę, powiedział ten drugi. Widzę dosyć tej radości. Dosyć! Trudno na nią patrzeć, gdy masz prawo żyć w piekle. Powiedział diabeł ze złością. Tak rozumiem. To wejdź do nieba, powiedział ten drugi. Wchodzę do nieba. Słuchaj, ja nawet nie wiem, dlaczego brzałem cię za diabła. A ty jesteś aniołem i w dodatku przebywasz w niebie. Czasem byłeś elfem. O, widzę, i ja jego szczęście, gdy wszedłem do nieba. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dziwnie tutaj tak szlachetnie dobrze miłość płynie. O, właśnie wspomina to, co ostatnio robił. Skacze, popatrz ponad poziomy. To znaczy, jest w tym, co robi bardzo dobry, najlepszy. To opowiadacz, ilustrator. Tak to jest i to jest prawda, powiedział skruszony diabeł. Uwaga, uwaga, uwaga. Awaria systemu przemijania czasu i przestrzeni zakończona. Spowodowało go dziecko słońca na słońcu. Ono ma dziesięć tysięcy lat i to są jego urodziny. Mogło dostać szczególny prezent. Zobaczyło zdarzenie, gdy te różne przestrzenie, wymiary się pomieszały. Równocześnie to było możliwe bo człowiekowi, diabłu i aniołowi też było potrzebne takie doświadczenie. Uwaga, uwaga, anioły wracają do nieba, a diabły do piekła. Ludzie wchodzą w rzeczywistość. Wszystko wraca do normy, normalności, usłyszeli. I wciągnęło ich tam, gdzie zwykle przebywali, byli. Koniec zabawy w pomieszaniu obszarów przebywania. – Ale było super – powiedziało rozmarzone dziecko słońca. – Super, życie jest piękne – powiedział człowiek Witold Vargas. – Jasne, że było super – powiedział anioł, patrząc na człowieka. A diabeł spojrzał na piekło i podjął szczególne postanowienie. – Muszę ja trafić do nieba. Mistrz Słoneczko skończył opowiadać. Ale nikt z drużyny się nie odzywał. Po chwili żyrafa o imieniu Poznanie powiedziała: Wspaniale jest działać dobrze w ramach tego, kim się jest prawdziwie to szczególny talent. Wtedy też i zdrowie jest a gdy przychodzi czas zmiany, to też jest dobrze. Hm, tak to w życiu jest dodała żyrafa, mając na uwadze postanowienie diabła.